Witam Was serdecznie z tej strony Hallax. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy przed weekendem, więc pogaducha. Cyberpunk tak jest. Wczoraj miała być premiera Cyberpunka, to znaczy, wiadomo, że była przełożona, ale gdyby nie była przełożona, to już teraz byśmy sobie grali. I w tym materiale chcę troszeczkę pociągnąć taki monolog, właśnie o tej grze i o tym, że chyba jesteśmy świadkami narodzin. No, zupełnie czegoś nowego, kultowego w świecie gier komputerowych. Jeżeli chodzi o Wiedźmina, no bo obracamy się w kręgu naszych rodzimych tutaj produkcji, powiem tak: Wiedźmin 3 plus dodatki i to jak z jaką dbałością były te dodatki zrobione, z jaką dbałością o szczegóły, powoduje, iż jest to prawdopodobnie, no może nieprawdopodobnie, jest to na pewno numer jeden, czyli najlepszy, Najlepsza gra RPG, jako, w jaką grałem na komputerze. Nie wypowiadam się o konsolach. Nie grałem nigdy w gry typu tam Final Fantasy i tak dalej. Po prostu. Odrzucam je, śmieszy mnie i trochę. Yy, tak. no nie wiem, otrząsa to jak. Yy, faceci wyglądają jak yy, młode dziewczyny <laughs> jak na przykład miecz jest dwa razy większy od gościa no po prostu nie lubię czegoś takiego zdaję sobie sprawę, że wśród was są wielbiciele właśnie tej sztuki yy, która przyszła z, z Azji natomiast yy, ja tego nie lubię no dla mnie śmiesznie to wygląda no yy, tak samo jest coś takiego tam, że jak jest miecz, to jest po prostu dwa razy większy na przykład od tej dziewczynki i rękojeść taka jest, taka rureczka malutka. <laughs> Kurka, no nie mogę z tego. Po prostu nie potrafiłbym się wczuć w taką grę. To już wolę smoki zionące ogniem i tak dalej, i tak dalej. No, gdybym miał wybrać taką grę, numer jeden, przez długi, długi czas... Uważałem dwie pozycje za absolutnie kultowe i numer jeden, czyli jest to Planescape Torment oraz Baldur's Gate 1. Zdecydowanie jedynka. Natomiast nie da się tych gier wszystkich porównać, ponieważ lata lecą. Z perspektywy dzisiejszego dnia, no to powiedzmy. Wiedźmin, 3 nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak Baldur's Gate 1, ponieważ Baldur to, był, to było takie wejście smoka, że kurczę gały wyłaziły. Kopara opadła. Nie dość, że dostaliśmy grę z tabingiem, nie dość, że był Franceski. Nie dość, że dostaliśmy, no, jak na tamte czasy, dosyć ciekawą grafikę. Wszystko było po polsku, no to było coś cudownego, gra. Chyba zajmowała zresztą 5 czy 6 CD, co było też jak na RPG'a całkiem sporo. Pamiętam, że coś z Gwiezdnych Wojen podobnie zajmowało jakieś X-Wingi, czy coś takiego. <laughs> no, ale jednak zrobiło to wrażenie. Planscape Torment zrobił wrażenie od strony fabularnej i od strony nie wiem jak to nazwać, inności. Ta gra była po prostu inna. Wszyscy, którzy byli do tej pory przyzwyczajeni do siekania na prawo i lewo, czarowania magicznych pocisków, nie wiem, kul, rzucania kuli ognia i tak dalej, nagle w Planescape Torment dostali coś zupełnie innego coś, gdzie walka była na drugim miejscu zdecydowanie, a na pierwszym były postaci. Tak charakterystyczne, jak w absolutnie żadnym innym RPG-u, które do tej pory ja mówię przynajmniej grałem. No cóż, a później pojawił się Wiedźmin 3 i to też po prostu odmieniło wszystko, bo tam była tak duża dbałość o szczegóły, ten świat był tak wypełniony wszystkim. Ja wiem, że tam mo może się nie podobać, to już dali dużo tych znaków zapytania i tam jakieś paczuszki, ale słuchajcie, no na dobrą sprawę nie było wymagane, żeby pływać gdzieś tam po morzach i te paczki wyciągać, tak, kontrabandę. <laughs> no, nikt tego nie wymagał. Natomiast historie dostawaliśmy rewelacyjne, zarówno hmm, powiedzmy od strony... Nie wiem, fabularnej, tej linii głównej, po jakieś tam zadania poboczne, które czasami okazywały się równie dobre, a może nawet lepsze od wątku głównego, tak? Dodatkowo w RPG-u musi być coś takiego, że gracz zżywa się z tymi bohaterami. Po prostu to musi wystąpić i tutaj no naprawdę postaci bardzo charakterystyczne, oczywiście nie zawdzięczamy tego Redom tylko zawdzięczamy to Andrzejowi Sapkowskiemu, który ten świat w ogóle stworzył i te postaci wymyślił ale Redzi potrafili w mistrzowski sposób przenieść to na ekrany naszych komputerów, no i konsol w sumie, no i teraz dochodzimy do głównego dania tego filmu, czyli cyberpunk Oh, czy cyberpunk ma szansę na zrobienie większego szału niż Wiedźmin 3? On już zrobił większy szał niż Wiedźmin 3, tak? Zaangażowanie Keanu Reevesa <laughs> i odpalenie go w takim momencie, jak było to zrobione, to w ogóle mistrzostwo. Oglądałem wiele takich filmików z reakcją ludzi, z opiniami ludzi i nawet podczas tej transmisji na żywo y, twierdzili oni, że jest to absolutnie najlepsza rzecz, najbardziej zaskakująca, najciekawsza rzecz w historii w ogóle y, tych targów gier komputerowych, tak? Nie wiem, czy to się targi nazywano, ale wiecie, wiecie o co chodzi? Chodzi o E3, tak? Y, Keanu Reeves, postać absolutnie kultowa dla ludzi, którzy no, lubią trochę science fiction, trochę właśnie tego cyberpunka i tak dalej, postaci takie jak Johnny Mnemonic czy Neo z Matrixa, no to coś niezwykłego. Oczywiście dla niektórych Matrix to jest tylko zbieranina strzelaniny z fantastycznymi efektami. Natomiast ten film, cała ta, cała ta seria ma bardzo głębokie podłoże. Bardzo dużo można dyskutować na temat tego, co się dzieje w tym filmie, i na temat odnośników, oczywiście, z tego filmu. Także Keanu Reeves był, ojenny, no, chyba najlepszą postacią. No nie wiem, może Rudger ale nie, to już stary gość jest, no, no nie, no lepszego niż Keanu Reeves nie ma, tak? E, mimo tego, że ja nie jestem fanem e, Wika no, absolutnie, znaczy oglądam te filmy e, z Wickiem i podobają mi się, ale nie jestem jakimś mega fanem tego, to jednak, no myślę, że tutaj... Ta wykreowana postać będzie naprawdę takim dodatkiem, no niesamowitym. Nie wiadomo, jak ona się będzie zachowywała, ale jednak tutaj mam też dylemat, kurczę. No bo człowiek chciałby po polsku w tą grę grać, no ale prawdopodobnie yy, po polsku ktoś podłoży, no prawdopodobnie, no, na pewno, ktoś podłoży głos pod yy, yy, Keanu Ripsa, No i kurde, za, a z drugiej strony grać po angielsku. No to nie czuję się na siłach aż tak bardzo w języku angielskim, żeby, żeby grać w tak złożoną, a przynajmniej takie są moje oczekiwania, że będzie to złożona gra jak cyberpunk. No najbardziej bym nie chciał, żeby to się okazała jakaś strzelanina taka. Niektóre elementy w trailerach niestety wskazują na to, że to taka siekanina będzie, no ale mamy też możliwość wyboru innej ścieżki, tak. No, zobaczymy. Zresztą nie jestem absolutnie fanem. Redzi pokazali już bardzo dużo i nie jestem fanem działania tych broni, te, tych, tych wybuchów i tak dalej. Wygląda to dosyć biednie, moim zdaniem, szczerze mówiąc. Nie widzę tam w ogóle takiego cichego zabijania. Chyba z tłumikiem żadnej broni nie ma. Jakiejś takiej cichej można by było coś pomyśleć, za to mamy jakieś wielkie giwery, wyciąganie zwierzyczek tych giwer i tak dalej. No na pewno w ten sposób nie będę grał. Chciałbym, żeby można było grać takim cichym zabójcą, powiedzmy, żeby sprzęt do tego był odpowiedni, ale niekoniecznie żeby to był netrunner. No nie wiem, taka klasa może nie ma takiej klasy w cyberpunku, bo to przecież bazuje wszystko na tym systemie, który stworzył Mike Ponsmith. Nie wiem. W każdym razie, moi drodzy, mam takie wrażenie już od dawna, że doświadczymy, tak jak Wiedźmin 3 stworzył zupełnie nową markę, którą spokojnie ja przynajmniej mogę porównywać do takich molochów jak nie wiem GTA, czy no chciałoby się powiedzieć Dragon Age, ale powiedzmy Dragon Age to jest Dzięki jak szczypiorek na wiosnę w porównaniu do Wiedźmina, tak. Czyli cyberpunk moim zdaniem będzie czymś ogromnym, bo cyberpunk to nie tylko ta gra będzie, to, to, to będzie wszystko, co temu towarzyszy. Pojawi się mnóstwo prawdopodobnie w tym świecie, może nie akurat tym stworzonym przez Mike'a Ponswita, ale prze, w ogóle w cyberpunkowym świecie gier. Zresztą już się pojawiają, tak. Do tego dojdzie cała machina związana z różnego rodzaju komiksami, książkami, nie wiem, bardzo możliwe, że jakimiś tam filmami animowanymi. Kto wie, bardzo chętnie coś bym obejrzał, aczkolwiek chciałbym, żeby to był film animowany z dbałością o szczegóły zrobiony, bo te szczegóły najbardziej, najbardziej mi się podobają. Co do samej grafiki. To, co pokazali do tej pory Redzi, no niestety szału za wielkiego dla mnie nie robi. Grafika nie jest jakaś wybuchowa, ale z drugiej strony nie może być. Po prostu z tego, co widać, to ten świat jest tak przeładowany wszystkim, że tu nie można zrobić grafiki jak w Kryzysie, tak? No nie da się po prostu, bo prawdopodobnie nic by tego nie uciągnęło. No, nie wiem jak wielkie będzie to miasto. Prawdopodobnie nie będzie aż tak wielkie, jak się nam wydaje. Chciałbym, żeby mapka była taka podobna do GTA, tego najnowszego, bo tam jest tak fajnie zrobione, że oprócz miasta jeszcze jest dosyć sporo na peryferiach, tak? Możemy sobie połazić tam. Fakt, że to nie jest wypełnione treścią za bardzo, ale jednak. Ciekawie wygląda, i co jakiś czas mamy tam gdzieś misję. Sobie wyjeżdżamy, trochę po lesie możemy pobiegać i tak dalej. No cóż, tutaj jest pole do popisu, jeżeli chodzi o dodatki, tak? No, mam nadzieję, że Redzi pójdą w tym kierunku, żeby gdzieś poza to miasto jakiś dodatek zrobić. Ciekawy, jakaś wioska, jakaś, No kurczę, to, to jest tak ciekawe. Tu jest tyle możliwości, że, że szok po prostu. To jest ogromna rzesza możliwości. Samo miasto podobno będzie miało też jakieś tam peryferia. Ale pewnie nie będzie to jakoś bardzo mocno wypuklone. Podobno będzie można zacząć również na peryferiach, a nie od razu w środku. Na pewno ja tak zrobię, że zacznę sobie gdzieś tam na zewnątrz, czy też na, na przedmieściach tego y, wielkiego miasta. No a później, cóż, y, prawdopodobnie zostaniemy zaskoczeni z każdej strony przez atakujące nas bodźce y, treści i wszystko, co z tym związane. To znaczy, y, tak jak w Wiedźminie 3 rzucić by gościa od razu do największego miasta, tak? To by się troszeczkę chyba pogubił, aczkolwiek tutaj będzie to razy 5, pewnie, no bo te miasta tutaj mają być kondygnacyjnie zrobione, czyli pewnie będzie ileś tam kondygnacji pięter takich umownych oczywiście pięter do góry, ileś będzie, mam nadzieję, na dół co będzie pewnie ciekawsze. Na pewno nie możemy liczyć na to, iż będzie to tak jak z zewnątrz wygląda. Czyli to, to te mega wieżowce, no to one są przecież tam. Tych pięter jest mnóstwo, nam, my będziemy mieli do dostępnych, no nie wiem, ile, 4, 3, 5 może. No przecież nie zrobią 50 pięter, bo to by całą grę można było zrobić w tym wieżowcu, tak. Ale. Hmm. Liczę na to, że będą ciekawe postaci, bo bez tego dobrego rpg nie będzie. Po prostu musi być kilka postaci, które, z którymi się człowiek zżyje. No, w trailerze pokazali, że ten taki Zakapior, Meksykanin Wielki chyba zginie. Uśmiercili go. Zobaczymy, czy tak będzie. Będziemy mieli za towarzysza oczywiście... Kianu Reevesa, ale Keanu Reevesa z polskim głosem, co, co może troszeczkę niestety nie wyjść na dobre, no nie wiem, kurczę, chciałbym zobaczyć jak to brzmi. Będzie można tą grę pewnie przechodzić na różne sposoby, bo tym Redsi się chwalą, że drogi do różnych rozwiązań, Będą różne, i będzie też możliwość wykonywania zadań na własną rękę, tak jakby. A to znaczy, no, tak jak na tym pokazali, tak, że w, po tego robocika, jak szedł, na pewno widzieliście, że mógł go siłą wziąć, mógł go kupić, mógł go dla siebie zatrzymać, mógł tu przyjść w ogóle nie przyjmując zlecenia od tej kobiety. No, wszystko będzie miało przełożenie pewnie w jakimś tam stopniu na grę. Zobaczymy. Ciekawe, czy dałoby się tą grę tak przejść, aby w ogóle się nie kontaktować <laughs> z nikim, tylko działać od początku na własną rękę. <laughs> Ciekawe. W każdym razie, niestety musimy jeszcze trochę poczekać. Nie wiadomo, jak w obecnej sytuacji z premierą będzie. Jak wiecie, The Last of Us, na które bardzo, bardzo czekałem, zostało przesunięte i to zostało przesunięte nie wiadomo na kiedy. Także no, niestety lipa. Szkoda, że tego cyberpunk'a nie ma, bo gdyby teraz wyszedł, nawet gdyby, nie wiem, za tydzień wyszedł, to sprzedaż byłaby ogromna. Mnóstwo ludzi siedzi w domu, i sprzedaż mogłaby być jeszcze większa niż normalnie. Być może redsi planują jeszcze nie wiem, jakieś takie eventy, spotkania. Na no, teraz jest to niemożliwe. Zobaczymy, co w związku z tym będzie. W każdym razie, nie wiem jak wy. Napiszcie, jakie są wasze oczekiwania. Ja mam oczekiwania ogromne, no po, po Wiedźminie 3 mam oczekiwania minimum takie jak dla Wiedźmina 4, a nawet jeszcze większe. Uważam, że Cyberpunk zdobędzie większą grupę wyznawców. Takich już naprawdę wyznawców. No i co? Tylko się cieszyć. Dwa słowa też trzeba powiedzieć o akcjach CD Projektu. Mówiąc szczerze, moim zdaniem napompowane są do granic możliwości i nieważne jaka ta gra się okaże, to akcje, ceny tych akcji muszą spadnąć, no bo kurczę, jak więcej są warte niż tam jakieś banki polskie, a jeżeli gra jakakolwiek im się nie uda, duża gra, no to, to, to będzie masakra, masakra. Także trzeba trzymać kciuki, żeby tutaj noga im się nie powinęła, bo może się powinąć. Oni po prostu tak już wyhejpowali tą grę, to hejp jest tak duży, oczekiwania graczy są tak ogromne, że no nie wiem, no czy można zrobić taką grę, jakiej oczekują ludzie? Bo jak nieraz słucham jakich, jakichś filmików, e, czego oni się spodziewają, to, to no naprawdę. No, miejmy nadzieję, że będzie ciekawy świat i ciekawe zadania. To, 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 jest, to jest główne tutaj. E, to, czego bym chciał. Dobra, to tyle. Pogadałem sobie trochę. E, oczywiście jakiś filmik zrobię jeszcze przed premierą. Zobaczymy, kiedy ta premiera tak naprawdę będzie, no bo niby jest ustalona, ale, no wiecie, różnie to może w obecnej sytuacji być. Oh, miejmy nadzieję, że wszystko im się uda i że mamy w Polsce Molocha potężnego, jeżeli chodzi o komputerową rozrywkę. Na razie to jest, przypominam, firma, której udała się jedna gra, jest to Wiedźmin 3. Wiedźmin 2 i Wiedźmin 1, to są takie przydupasy tylko, mimo tego, iż dwójka mi się bardzo podobała i uważam, że jak na swoje czasy to była rewelacyjna gra, to jednak yy, ta firma będzie kojarzona z trójką i tak naprawdę od trójki wszystko się zaczęło zobaczymy co będzie dalej Wiedźmin 4 na pewno powstanie nie będzie o Geralcie, być może będzie to Wesemir <laughs> nie wiadomo Niektórzy mówią, że to Siri może być. No tutaj bym nie chciał chyba za bardzo. Tak dziwnie chyba by mi się grało. Yy. Możliwości jest dużo. Zwłaszcza, że część postaci, które poznaliśmy już w całej trylogii, No, <laughs> może powrócić, tak? Zwłaszcza, no, odmłodnieć może. <laughs> Zobaczymy, co to będzie. Mogą przedstawić świat wiedźmiński w rozkwicie, bo to, co mieliśmy, to, z czym co mieliśmy do czynienia w Wiedźminach, tych w trójce głównie, no to powiedzmy zmierzch świata wiedźmińskiego, tak? A pole do popisu jest, żeby zrobić jeszcze coś wcześniej. Zobaczymy. Myślę, że. Jeżeli nie dowalą z grubej rury cyberpunkiem, to niczym już nie, nie dowalą, bo, bo Wiedźmin ma swoją rzeszę fanów, oczywiście, i to jest świetna sprawa, ale jednak chyba wszyscy czekają na cyberpunka. To znaczy, wielbicieli cyberpunka jest więcej niż wielbicieli fantazy. Tak mi się przynajmniej wydaje. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.